o ciszę zaczniemy, bo tak jest zbliżony po 8. Otwieram 65. sesję Rady Gminy Chodel. Witam bardzo serdecznie przybyłych radnych. Witam pana wójta, pana skarbnika, panią wicewójt, panią sekretarz, pracowników urzędu obsługujących radę, mieszkańców naszej gminy dzisiaj. Gościmy również, proszę Państwa, jak zauważyliście, nie mamy przed sobą tabletów, niestety nie mamy internetu, sesja będzie nagrywana, ale niestety nie może być transmitowana i nie możemy głosować na tabletach, będziemy głosowania przeprowadzać imiennie. Na podstawie listy obecności podpisanej przez Państwa stwierdzam kworum, nasze obrady są prawomocne. Odczytam Państwu proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, informacja Wójta Gminy Chodel o realizacji zadań pomiędzy sesjami i realizacji uchwał, podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ścieków na terenie gminy Chodel, określenia innego sposobu dokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ścieków, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, zmiany uchwały budżetowej, punkt 6. Zgłaszanie wniosków, interpelacji, zapytań, udzielanie odpowiedzi, punkt 7. Zakończenie obrad. Bardzo proszę, czy ktoś wnosi o zmianę w porządku obrad? Bardzo proszę, dziękuję. Dziękuję bardzo. Witam bardzo panią przewodniczącą, wszystkich radnych, pracowników urzędu gminy, mieszkańców. Szanowni Państwo, chciałem się wprowadzić do ciszy o porządku obrad. Dwie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego. Jedna uchwała dotyczy wsparcia finansowego na budowę drogi powiatowej Radoszyn-Radlin, a druga uchwała dotyczy przebudowy drogi powiatowej Chodel Bożeków Wielkołaz, czyli drogi przez Kolonię Wolą. Również chciałbym prosić o zmianę porządku obrad z uwagi, że pan skarbnik musi wcześniej wyjechać, tak żeby wszystkie te uchwały, zarówno te uchwały wyrażenia zgody o udzieleniu pomocy finansowej, jak również uchwała budżetowa i uchwała z wieloletnią prognozą finansową były na samym początku, a pozostałe punkty po tych uchwałach finansowych. Dobrze, dziękuję. Kto z Państwa radnych uwagi do dyspozycji wójta? Nie widzę. Zatem proponuję w punkcie 5 następujący porządek. Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego dotyczące dróg powiatowych. Następnie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, zmiany uchwały budżetowej i potem przeniesiemy na koniec te dwie uchwały, które były w porządku obrad jako pierwsze. Przegłosujemy zaproponowany porządek obrad, zmieniony. Będę wyczytywała alfabetycznie i bardzo proszę o odpowiadanie, czy radny jest za, przeciw, czy się wstrzymuje. Pani radna Dudziak-Ewa. Dudziak Mariusz. Za. Gajowiak Mateusz, nieobecny. Gusiec Anna. Jestem za. Kurczak Sylwester. Za. Mazurkiewicz Agnieszka. Za. Milczak Sławomir. Jestem za. Motyka Aleksandra. Za. Pietraś Sławomir. Za. Rybak Beata Iwona. Za. Rzedzicka Irena. Za. Stępniak Bogdan. Za. Wawer Mariusz. Za. Żuber Dorota. Za. Gołofit Adam. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że proponowany porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy ktoś z Państwa radnych wnosi uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. Zatem przechodzimy do głosowania. Pani Karolina, będzie Pani czytała? Tak. Może wszyscy za to będziesz mogli czytać. No nie. Musimy. Nie, no. Teraz już jest. Pani Dudziak Ewa. Za. Pan Dudziak Mariusz. Za. Pani Gusiec Anna. Za. Pan Kurczak Sylwester. Za. Pani Mazurkiewicz Agnieszka.
Pan Milczak Sławomir. Za. Pani Motyka Aleksandra. Za. Pan Pietraś Sławomir. Za. Pani Rybak Beata. Za. Pani Rzędzicka Irena. Za. Pan Stępniak Bogdan. Za. Pan Wawer Mariusz. Za. Pani Żubert Dorota. Za. Pan Gołowit Adam. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu. Informacji wójta gminy Chodel o realizacji zadań pomiędzy sesjami. Bardzo proszę, panie wójcie. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie mieliśmy 3 otwarcia z postępowań przetargowych. 20 marca otwieraliśmy postępowanie na odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Chodel. To postępowanie jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Trwa weryfikacja ofert. Wpłynęło 10 ofert w ramach tych zadań, które planujemy realizować, czyli fotowoltaika, zestawy solarne i piece na biomasę. 21 marca mieliśmy otwarcie postępowania na przebudowę dróg gminnych, czyli ulica Godowska, ulica Kościenna w miejscowości Chodel, jak również kilometr drogi gminnej na Stasinie, kilometr drogi gminnej na Siewalce i kilometr drogi z Nagrądach w kierunku Kolonii Borów. Wpłynęły 3 oferty na drogi, jedna oferta za kwotę 5 873 000, druga oferta za kwotę 5 788 000 i trzecia najtańsza oferta 5 051 000. Jak Państwo wiecie, na ten cel w budżecie mieliśmy przeznaczone 4 200 000 zł. Dlatego też propozycja dołożenia do najtańszej oferty, stąd też głównie wynikają te zmiany w dzisiejszym budżecie. Jak Państwo wiecie, wszystkie te drogi pierwotnie miały zakładane 95% dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. Jeżeli dołożymy do najtańszej oferty, no to dofinansowanie, wiadomo, zmniejszy się do 79%, ale nasz udział będzie stanowił 21%, czyli podejrzewam, że na pewno korzystniejszego, na pewno dofinansowania nie będziemy mieli. Wczoraj nastąpiło otwarcie na budowę przedszkola i świetlicy w Granicach. Tutaj aż 7 oferentów złożyło swoje oferty. Najtańsza oferta za 4 243 000, najdroższa oferta za 5 635 000 zł. Na to zadanie w budżecie gminy mamy 3,5 miliona złotych. To zadanie zakładaliśmy bez udziału finansowego gminy. Jeżeli dołożymy do najtańszej oferty, dofinansowanie wyniesie 80%, wkład własny gminy 20%, czyli bardzo, bardzo podobnie jak przy drogach. Również mieliśmy ogłoszone postępowanie na zakup autobusu. Pierwsze otwarcie było 6 marca, zostało unieważnione ze względu, że nikt nie złożył oferty. Drugie postępowanie było otwierane 27 marca, również unieważnione na brak ofert. I 7 kwietnia mamy, po raz trzeci będziemy otwierać ten przetarg. Zobaczymy, czy przy tym trzecim podejściu ktoś złoży ofertę. Do 31 marca gminy mogły aplikować o środki w ramach Polskiego Ładu na zabytki. Złożyliśmy 5 wniosków, jeden wniosek typowo na potrzeby gminy, czyli dawna strażnica OSP Chodem na kwotę 1 300 000 zł. 2 wnioski, jeden na 150 000, drugi na 500 000 na parafię w Chodlu.
I dwa wnioski, również jeden na 150 tysięcy, drugi na 500 tysięcy na parafię w Ratuszynie. Do 3 kwietnia mogliśmy złożyć wniosek na budowę drogi dla pieszych. Wnioskowaliśmy o wybudowanie chodnika na przytykach o długości niemal 300 metrów. Wniosek został złożony w poniedziałek. Tak jak Państwa już informowałem, powiat wystąpił o pomoc finansową w sprawie przebudowy dróg gminnych. Jedna droga Ratoszyn-Radlin, tam dofinansowanie wynosi 63,63% w ramach PROW-u z Urzędu Marszałkowskiego. Druga droga z Kolonia Worów, tam dofinansowanie wynosi 50%. Wkład własny oczywiście, tak jak do tej pory, po 50% z samorząd powiatowy i samorząd gminny. Chyba tyle z tych najważniejszych informacji, które mam Państwu do przekazania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania odnośnie tej informacji stanowiska? Nie widzę. Zatem przechodzimy do kolejnego punktu naszej sesji. Podjęcie uchwał w sprawie. Pierwsza uchwała, którą będziemy chcieli podjąć, jest to uchwała Rady Gminy Chodek z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie stosownych artykułów Rada Gminy Chodek uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na udzielenie w roku 2023 pomocy finansowej powiatowi opolskiemu o wartości do 770 655 zł na przebudowę drogi powiatowej numer 2248L Chodel Ratoszyn Bożeków na odcinku od kilometra 4+020 do kilometra 7+638 o długości 3 618 m. Paragraf drugi. Szczegółowe zasady, tryby, terminy i tryb pomocy finansowej określi porozumienie zawarte pomiędzy wójtem gminy Chodek a zarządem powiatu. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, czy są pytania radnych odnośnie projektu tej uchwały? Chciałam zapytać, czy my tak formalnie, czy my powinniśmy tę uchwałę głosować na nim budżet zmienić? Myślę, że tym razem tak, bo są to wprowadzone już zmiany w budżecie. Jeżeli na przykład nie przyjmiemy tej uchwały, to musimy zmienić uchwałę budżetową. Mhm. Głosujemy, wyrażamy zgodę już na udzielenie pomocy finansowej, a jeszcze mamy budżet nie uchwalony, w którym zwiększamy te wydatki. No tak, ale jeżeli przyjmiemy budżet, a potem nie przyjmiemy uchwały, to jednak nie chcemy No dobrze, ale znaczy był proponowany porządek obrad. Teraz nie wiem, czy znowu będziemy zmienić porządek obrad. Zaraz chwileczkę, muszę znaleźć te listy do głosowania. Szanowni Państwo, jest to uchwała w sprawie wyrażenia zgody. Tutaj myślę, że jeżeli zmiany w budżecie nie nastąpią, my po prostu ze skarbnikiem wiadomo, że takie porozumienie nie podpiszemy, nie mając środków w budżecie na ten cel. No to zawsze można mówić, że ta powinna być pierwsza, albo ta druga. Bo jedna z drugą się łączy, także jeżeli jedna wypadnie, to pociągnie za sobą, wiadomo, odpowiedzialność, że druga będzie nie potrzebna. Albo niepotrzebna, tak. No dobrze, przeczytam projekt uchwały, czy są pytania do projektu uchwały? Zatem przechodzimy do głosowania. Radna Dudziak-Ewa. Za. Radny Dudziak-Mariusz. Za. Radna Busiek-Anna. Za. Radny Kurczak-Sylwester. Za. Radna Mazurkiewicz-Agnieszka. Za. Radny Milczak-Sławomir. Jestem za. Radna Motyka-Aleksandra. Jestem za. Radny Pietras-Sławomir. Za. Radna Rybak Beata. Za. Radna Żydzicka Irena. Za. Radny Stępniak Bogdan. Za.
Radny Wawer Mariusz. Za. Radna Żubel Dorota. Jestem za. Radny Gołowik Adam. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Kolejna uchwała. Uchwała Rady Gminy Chodę z dnia 5 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie stosownych paragrafów artykułów Rada Gminy Chodel uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na udzielenie w latach 2023-2024 pomocy finansowej powiatowi polskiemu o wartości do 1 150 543 zł na przebudowę drogi powiatowej numer 2247L Chodel Bożechów Wilkołaz o długości 4 km 66 metrów z podziałem kwoty na lata. W roku 2023 690 326 zł, w roku 2024 460 217 zł. Paragraf drugi. Szczegółowe zasady, tryby, terminy i tryb pomocy finansowej określi porozumienie zawarte pomiędzy wójtem gminy Chodel a zarządem powiatu. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania radnych odnośnie projektu tej uchwały? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Radna Dudziak Ewa. Za. Radny Dudziak Mariusz. Za. Radna Gusiec Anna. Za. Radny Kurczak Sylwester. Za. Radna Mazurkiewicz Agnieszka. Za. Radny Milczak Sławomir. Za. Radna Motyka Aleksandra. Za. Radny Pietraś Sławomir. Za. Radna Rybak Beata. Za. Radna Żydzicka Irena. Za. Radny Bogdan Stefiak. Za. Radny Wawer Mariusz. Za. Radna Żubert Dorota. Za. Radny Wołtek Adam. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Gminy Chodel uchwałę podjęła. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej i następnie uchwała w sprawie zmian uchwale budżetowej. Bardzo proszę, panie wójcie. Myślę, że pan skarbnik, ja tutaj informacja, co się wydarzyło między sesjami, nakreśliłem miarę temat. Wszystkie zmiany wynikają głównie z tego, że rozstrzygnęliśmy część przetargu na ten rok. Jak również te największe kwoty, jest to pomoc finansowa dla powiatu, czyli 1 150 000 na przebudowę drogi w Kołonikowu i 770 000 na przebudowę drogi Retoszyn-Radmin. Tutaj więcej szczegółów poprosimy pana skarbnika. Proszę państwa, finansowanie tych zadań, jak również tego, które wczoraj zostało dopisane, jest to budowa przedszkola, gdyż przetarg w materiałach, które państwo dostali, nie było jeszcze przetargu. Przetarg przedwczoraj się rozstrzygnął i tam brakująca kwota 700 000 też została dołożona, tak jak do dwóch dróg powiatowych i Polskiego Ładu. Finansowanie tych zadań przewidziane jest z kredytu, gdyż nie mamy na razie nadwyżek ani pieniędzy, które byśmy mogli w to zaangażować. Kredyt przewidziany jest na lata 2024-2028. Średnia spłata roczna to jest w granicach 850 000-900 000. Nie jest to mało, bo wcześniej spłacaliśmy tak maksymalnie 700 000, no ale troszeczkę to było jakiś czas temu, ten pieniądz dewaluuje się. No w każdym bądź razie, żeby nie rozciągać już, bo to i tak jest praktycznie większa część przyszłej kadencji zaplanowana do spłaty. Deficyt w związku z tym zwiększamy o 2 240 000 i kredyty o 2 000 000 na tej sesji. Ogólnie kredyt planowany na ten rok
3 670 000. Do budżetu również zostały wprowadzone pieniądze z nadwyżki 211 tysięcy z domu seniora, które w ubiegłym roku dostaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego jako zaliczkę na funkcjonowanie, a nie było wydane, gdyż projekt ruszył troszeczkę później niż było planowane. Także te pieniądze są brane tak jakby z konta bankowego, dokładane jeszcze, proszę Państwa, 543 tysiące na wydatki węglowe, gdyż no nie do końca zostałem w terminie poinformowany, jaka ilość węgla będzie kupiona i trzeba po prostu to skorygować. Początkowo było 500, to teraz wyszło 800. 44 tysiące Ukraina z budżetu państwa zwiększamy wkład, 77 tysięcy Ukrainę z dotacji powiatowych. I tam są przesunięte. I jeszcze został wprowadzony 221 tysięcy dotacje na przedszkole, 135 na hotel i z tego tam 16 tysięcy jest pomniejszone na odbudowanie rezerwy, gdyż były kupione do stołówki dodatkowe sprzęty, aby móc przygotowywać posiłki gorące dla osób, które zadeklarowały, że chcą z takich posiłków korzystać. Zgodnie z wymogiem ustawowym mamy to zapewnić i to będą dowożone posiłki do granic i Ratoszyna, i dotacja na granicę i Ratoszyn była do przedszkola 80 tysięcy i 40 zdejmujemy na zakup samochodu do dowożenia tych posiłków. I ten zakup samochodu też znalazł się jako wczorajsza zmiana. To i chyba tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pytania radnych. Może ja. Na pewno nie ustosunkuję się do budowy dróg, bo to są drogi. Od dawna o tym mówiliśmy i będę głosowała za budową drogi. I jednak niepokoi mnie bardzo, że no, na dzień dzisiejszy właściwie nie wiem, ile kosztuje nasz przedszkole w Granicach. Bo co trochę się okazuje, że należy tam do tego przedszkola dokupować. I teraz tak sobie zrobiłam taką analizę w domu i wróciłam myślami do niektórych wypowiedzi pana wójta. Pozwolę sobie, pani przewodnicząca, przytoczyć jedną z takich wypowiedzi. Cytuję. I przeważnie, opracowując wniosek, przeważnie zawyża się te prace we wniosku. Tak, aby były jakieś pieniążki w rezerwie. No, tutaj akurat to wszystko było zrobione bardzo na styk. Chodziło o dzwonnicę w Ratoszynie. Tak, to prawda, że jeżeli pracownik posiadałby wykształcenie techniczne i miał jakąkolwiek orientację na temat tych rzeczy, które przekłada na papier, bo wiadomo, bo papier wszystko przyjmie, można pięknie wniosek napisać. Tylko czasami, pisząc wniosek, nie wiemy, o czym piszemy, skoro ktoś nie ma w ogóle żadnej wiedzy w tym zakresie. Jest to cytat. I jak ja, panie wójcie, mam się w tej chwili zachować? Nie oczekuję wyjaśnień od pana, bo pan tutaj przedstawi nam taką mowę zagmatwaną. No i będzie chciał pan dowieść, jak zwykle, że wszyscy są winni, że winna jest wojna na Ukrainie, że no, a ostatnio najbardziej winna jest wszystkiemu Rada.
Więc ja bym już nie chciała, żeby się Pan do tego ustosunkowywał, tylko ja naprawdę mam dzisiaj dylemat, zwłaszcza, że robił to Pan kiedyś w bardzo uszczypliwy sposób. Dotyczyło to w sposób pośredni mojej osobie i Panie Wójcie, wychodzi na to, tak jak mówiłam wtedy, że Pana też życie skorygowało. I po co to było? Takie zachowanie? I czyja to wina? Wtedy Pan nie umiał zrozumieć, że nie da się wszystkiego przewidzieć. No i Pan, mając to swoje techniczne wykształcenie, negując inne wykształcenia, no okazuje się, że też do wielu inwestycji musimy dokładać i raz, i jeszcze drugi. Więc ja po prostu przytoczyłam tą Pana wypowiedź po to, bo naprawdę zastanawiałam się, co ja mam teraz z tym fantem zrobić i ja, i może nawet i radni niektórzy. Szanowni Państwo, ja bardzo krótko odpowiem, postaram się bardzo, bardzo, bardzo króciutko odpowiedzieć. Jak sami Państwo wiecie, możecie Państwo przeanalizować wszystkie postępowania przetargowe na przestrzeni lat. Zarówno w roku 2019, jak również w roku 2020, po każdym przetargu były oszczędności. Były to oszczędności od 20 do 30%. Od roku 2021, 2022, teraz już 2023, po każdym przetargu zawsze brakuje przynajmniej 20%. I tutaj mamy akurat to samo 20%, bo czy w tamtym roku otwieraliśmy przetarg na drogi, brakowało 20%. Czy w tym roku otwieramy przetarg na drogi, brakuje 20%. Otwieramy przetarg na przedszkole, brakuje 20%. Otwieramy przetarg na chodniki, brakuje 20%. Szanowni Państwo, te 20% to jest inflacja, której wcześniej nie było. Dziękuję. Nie, przepraszam, w tym momencie nie może Pan zadawać pytań, bo jest. Dobrze, rozumiem. Udzielę Panu głosu na koniec. Pytania radnych jeszcze do projektu tej uchwały? Ja mam. Bardzo proszę. Chciałam zapytać o punkt 20 zakazu inwestycji. Zakup busa doziemnego domu seniora, odpis amortyzacyjny. Busa kupiliśmy w ubiegłym roku. Domniemam, że to, co za niego zapłaciliśmy, było naszym wydatkiem i nie bardzo rozumiem, z czego wynika, bo odpis amortyzacyjny nie jest wydatkiem i na pewno nie jest umowany jako paragraf inwestycyjny. Dlatego mnie zastanawia, co to tutaj jest. To jest jedno moje pytanie. Drugie moje pytanie dotyczy WPF-u i naszego zadłużenia. O to chciałam zapytać, bo z tego, co dzisiaj dostaliśmy te materiały budżetowe, co na szybko zobaczyłam, to nasze zadłużenie nasze zadłużenie sięga roku 2028. To znaczy, że zadłużamy całą kadencję Rady następną. 2004, 5, 6, 7, 8. To zadłużenie nowej Rady to jest już ponad 4 miliony. Na rok 2023 mamy spłaty 510 tysięcy. A w kolejnych latach mamy 900, 850, 870, 700. Chciałam zapytać Pana Skarbnika, co oznacza, znaczy czym jest to podyktowane, że na rok 2023 mamy tylko 510 i jaka jest tak naprawdę nasza zdolność do spłaty kredytu? Bo jeżeli w roku najbliższym przy takim dużym oprocentowaniu planujemy tak małą spłatę kredytu, no to rozumiem, a rozciągamy ją na lata, czyli zwiększają się nasze koszty obsługi długu, to rozumiem, że ja nie wiem, czy w przyszłym roku możemy mieć tylko 510 do spłaty, a w kolejnych latach, nie wiem, planujemy jakieś dużo większe dochody, zaraz Pan mój powie, że powinniśmy podnieść podatki, no to będą większe dochody. To jest moje drugie pytanie. A kolejna rzecz, którą chciałam zauważyć, jeżeli jest tak, że rzeczywiście te 800 czy 900 tysięcy to jest taka nasza możliwość przy obecnym budżecie, oczywiście mówię, który mamy w tej chwili, spłaty kredytu, to co się wydarzy, bo my mamy jeszcze w planie wydatków inwestycyjnych kilka inwestycji, kilka przetargów jest przed nami.
Mamy taką modernizację budynku gminnego w Radoszynie II. Też z pieniędzy prawie w 100% finansowanych ze źródeł zewnętrznych. I domniemam, patrząc na to, że tutaj kolejne 400 tysięcy będzie konieczność wzięcia kredytu, jak patrzę na te przetargi, które rozstrzygamy. Kolejna rzecz, mamy też kolejne rozstrzygnięcie z Polskiego Ładu dróg gminnych. 2 615 000. Rozumiem, że też będziemy musieli kredyt na to zaciągnąć. Nie, to jest spłata z ubiegłego roku. Aha, to jest spłata z ubiegłego roku, rozumiem. Więc mamy drogę z powrót, prawda? 393 i też nie wiadomo, jak ona się zakończy po przetargu. Więc chciałabym zapytać o nasze możliwości w ogóle te kredytowe, jak to wygląda. A kolejna rzecz, którą gdzieś tam podnosiliśmy jednak na komisji wczorajszej budżetowej, to to, że no, w tym przetargu na budowę przedszkola w granicach mamy 7 ofert. Rozpiętość cenowa jest rzeczywiście tak, jak pan Budyk przedstawił. Najtańsza oferta jest 4 243 000 pana Ugały, a kolejne oferty są, najdroższa oferta jest 5 635 000, czyli jest różnica ponad milion, prawie 400 tysięcy. Ale w tym przetargu mamy 3 oferty, które mają bardzo zbliżone do siebie ceny, bo jedną mamy pana Bugała za 4 243 000, kolejną mamy tylko droższą o 60 tysięcy i kolejną mamy droższą o jakieś 200 tysięcy. I no tutaj do pana wójta no z takim pytaniem się zwracaliśmy wczoraj, czy nie warto by było jednak tego przetargu ponowić, dlatego że skoro 7 firm ze sobą konkuruje, to znaczy, że 7 firmom zależy na tym, żeby realizować tą inwestycję. I wydaje mi się, że zresztą nie tylko mi, bo o tym wczoraj rozmawialiśmy na sesji, że przy kolejnym przetargu to nie jest tak, że my odkryliśmy kartę. Owszem, my odkryliśmy kartę, a nasza karta jest taka, że my mamy na tę inwestycję 3,5 miliona. I każdy przedsiębiorca, bo odwrotnie byłoby, gdybyśmy my mieli na to zabezpieczone 6 milionów i przedsiębiorcy wiedzieliby, to w kolejnym przetargu by nas, by sobie podwyższyli ofertę. Ale kiedy my mamy na to 3,5 miliona, ponawiamy przetarg, to dla mnie to jest sygnał dla przedsiębiorców, że gmina nie chce dołożyć tak dużo, jak zaoferowali w pierwszym przetargu. Więc propozycja była, żeby ten przetarg ponowić, na co pan wójt powiedział, że kolejny przetarg na pewno będzie droższy i będzie to gminę kosztować jakieś 300 czy 400 tysięcy więcej, więc nie chcę, żeby to było odczytane, że ja jestem orędownikiem tutaj i twardo mówię, żeby ten przetarg powielać, bo wydaje mi się, że taka inicjatywa powinna wyjść, jeśli już ze strony gminy, jako dobrego gospodarza, który dba o finanse gminy, od pana wójta. Nie wiem, jaki mamy też czas, bo też pewnie jakiś czas na wykorzystanie tych środków mamy i nie wiem, czy jest możliwość w ogóle ponowienia przetargu, bo może się za chwilę okazać, że nie ma, bo nie zrealizujemy wtedy inwestycji. Więc no, tylko takie moje uwagi. Nie chciałabym, żeby to było odczytane i poszło do informacji publicznej, że ja jestem przeciwko przedszkolu w granicach, bo nie jestem. Mówię to tylko ze względu na dobro finansów gminy, chociaż wydaje mi się, że nie tylko radni powinni dbać o finanse gminy, ale przede wszystkim pracownicy gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze ja bym mogła. Ja chciałam jeszcze nawiązać do sesji z 28 lutego, gdzie pani radna Dudziakowa również zadawała podobne pytania, czy już jesteśmy na przykład, czy mamy jeszcze możliwość zaciągania jakiegoś kredytu. Rzędzicka również zadawała pytanie, czy czekają nas w najbliższym czasie dodatkowe jakieś kredyty, więc tutaj pan wójt nie odpowiedział konkretnie na to moje pytanie. Powiedział, że zobaczymy, jakie będą nabory, czyli wynikało z tego, że patrzy perspektywicznie i myśli tylko o naborach, które nadejdą. Czyli do zadań, które do tej pory mieliśmy realizować, pan wójt nie przewidywał żadnej zwyżki. Natomiast, panie skarbniku,
Ja mam tutaj zapisane, że Pan nas informował, że Pan się konsultował z Regionalną Izbą Obrachunkową i że Pan tam jakieś uwagi już z Izby otrzymał i między innymi jest takie, tak mam zapisane, że ja się nie będę tego krył, więc ponieważ Pan to powiedział, więc poprosiłabym Pana o przybliżenie tej wypowiedzi, bo tak no nie mam skrupulatnie. Bardzo źle Pani zapisała. Proszę mnie szukać na nagraniu, w którym miejscu to wypowiedziałem. Nie, nie, ale ja nie twierdzę, że może dobrze nie zapisałem. Nie powiedziałem, że konsultowałem się z Regionalną Izbą Rachunkową. Błędny zapis. Jak mi Pani to pokaże na nagraniu. Nie, nie, może zgadzam się. To ja dlatego poprosiłam o wyjaśnienie. Nie, bo Pani mówi, że ja konsultowałem się z Regionalną Izbą Rachunkową. Ja mówiłem, tak mam że jeżeli trzeba będzie, to będę się konsultował z Regionalną Izbą Rachunkową i to na tej zasadzie, że odczytywałem Państwu, jaki mamy deficyt, jaką mamy nadwyżkę, a jaki mamy realny deficyt i z czego ta nadwyżka wynika. Tylko że jak tak zaczniemy, proszę Państwa, iść tak strasznie literalnie, ja tu nie chcę być zrozumiany, że jakoś kreatywnie prowadzę te wskaźniki, prowadzę to w miarę dla dobra gminy, żebyśmy nie stracili bardzo dużych funduszy. Dla mnie też dużym znakiem zapytania jest, jak przyszłoroczny budżet będzie wyglądał, bo nie liczę na zwyżki podatków, które są jedynym jakimś wsparciem i dodatkowym źródłem. Dochody z subwencji przestają nam wystarczać, natomiast dofinansowania inwestycji są bardzo duże. Każdy by chciał, żeby na jego terenie była jakaś droga robiona. I dużo jest pytań, co z kredytami, jak będziemy spłacać te kredyty. Proszę Państwa, to jest ryzyka. Ja nie jestem prorokiem, nie jestem jasnowidzem, tylko analitykiem. Zakładam, że te kwoty powinny, które zaplanowałem na spłatę długów, powinny przy dobrym układzie nam starczyć. Z tym, że oczekują Państwo ode mnie deklaracji, że starczy, że będzie dobrze, nie dając od siebie nic. Przez 4 lata nic nie działacie z kierunku dochodów dla naszej gminy, a tylko są zapytania, czy inwestycje są zagrożone, czy starczy nam na spłatę kredytu. No ludzie, Duchem Świętym nie jestem. No nie tak? Pytacie się, a co z dalszymi inwestycjami? A ja zapytam, a co z dalszymi dochodami? No nie ma dochodów, to jeżeli będziecie chcieli prowadzić termomodernizację w Ratoszynie, to trzeba ewentualnie dobierać następny kredyt i brnąć tak jak niektóre gminy w pewnym sensie ślepo, bo u nas jeszcze 3-4 lata nie było takiego zadłużenia, czy 5 do spłaty. Zawsze najdłuższa spłata to była 4 lata. Boisko wzięliśmy 2 miliony po 510 tysięcy rocznie i na ten rok przypada ostatnia spłata boiska. Odpowiem od razu pani radnej Ewie, dlaczego 510 na ten rok? Bo tak budżet był zaplanowany. Inaczej nie może być. Jak możemy sobie wyobrazić wzięcie kredytu w tym roku, żeby spłacić kredyt w tym roku? No dla mnie to jest przełożenie z jednej kieszeni w drugą. Jeżeli już było zaplanowane na tym poziomie, bo tyle mieliśmy do spłaty kredytu, 510, tego nie możemy ruszać. No ja zaplanuję kredyt na ten rok o 200 tysięcy więcej, żeby 200 tysięcy więcej tego kredytu w tym roku spłacić, no dla mnie to jest, to jest nielogiczne działanie, proszę Państwa. Natomiast nad możliwościami kredytowymi, proszę Państwa, no zerknijcie sobie na Bełżycę, zerknijcie sobie na urzędu. Wszystkie dane są dostępne na internecie, w WPF-ie, na ile lat mają kredyty porozciągane, na jakie miliony. My do tej pory trzymaliśmy to w miarę w ryzach, dawaliśmy radę, że tak powiem, jakoś spinać. No ale proszę Państwa, mówiłem 2-3 sesje do tyłu, że gdybyśmy mieli waloryzację podatku i na odpowiednim poziomie ustawiono stawkę śmieciową, 600 tysięcy dołożyliśmy przez 4 lata do śmieci.
wyliczałem, można to odtworzyć, a jak nie, to, to na następną sesję podam minutę i sekundę, w której się wypowiadałem, że w granicach 1 400 000 jesteśmy na stracie, na braku waloryzacji podatków i obcięciu subwencji oświatowej. I mamy 2 miliony w kieszeni. I nie zadajemy teraz pytań, że zadłużamy całą następną kadencję, że jakie są możliwości kredytowe, co będzie z następnymi inwestycjami, a co będzie co zadecydujecie. Ja mogę tylko zaplanować ten kredyt, ustalić koszty tego kredytu, no nie tak, i ustalić to na takich wskaźnikach, żeby ewentualnie no, nie wyskoczyły, nie, no bo jak ustalę 1,5 miliona spłatę kredytu rocznie, żeby to w 2 lata spłacić, to mi wskaźniki wylecą. To jest i tak, proszę Państwa, sztuczna nadwyżka z kwoty 2 800 000, którą dostaliśmy w ubiegłym roku, która została przesunięta na wydatki tego roku. A to ja zadam Wam pytanie. Proszę mi powiedzieć, czy rząd na przyszły rok, pod koniec roku planuje również takie wsparcie w kwocie około 3 milionów, jakie dał w tym roku. Proszę mi odpowiedzieć. Ja wtedy Państwu ja powiem, że na ten rok planuję. No to jeżeli tak planuje i tego będziemy się trzymać, to będziemy mieli na spłatę kredytu bezproblemowo. Jeżeli będzie również takie wsparcie. Ale ja na razie decyzji nie mam, proszę Państwa, na piśmie budżetowej albo z Ministerstwa Finansów zwiększającej subwencje, że dostaliśmy. Subwencje nam się zwiększają. Proporcjonalnie w stosunku do wydatków z roku na rok się zmniejszają. Subwencje oświatowe, groszowe zwyżki 50-60 tysięcy, a idzie podwyżka dla nauczycieli, która skutkuje 200-250 tysięcy rocznie. Każda podwyżka nauczycielska bije w gminę, bo dostajemy śmieszne pieniądze, mówię 50-60 tysięcy, w telewizji szumnie się mówi, że pieniądze są zagwarantowane i idą w subwencji dla podwyżki nauczycieli. Figa prawda, to jest obłuda tylko. Niech każdy samorząd się wypowie, każdy skarbnik, czy to, co podwyżki dostają nauczyciele, czy starcza, co dostajemy w subwencji. Dobrze, wróćmy do meritum, do naszego. No to jest meritum, ja odpowiadam. Nie, przewodniczący. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Pozwaniam. Szanowni Państwo, tak jak tutaj pan skarbnik powiedział, wiadomo, że to są planowane kredyty. Co się wydarzy, tego nie wiemy. Jak sami wiecie, w poprzednich latach też były planowane kredyty na modernizację oczyszczalni ścieków. No, na dzień dzisiejszy odbywa się to tak, że kredyt na modernizację oczyszczalni ścieków nigdy nie był zaciągnięty. Dostaliśmy środki z gospodarki wodno-ściekową, z których mogliśmy zagwarantować wkład własny. Przy tych inwestycjach może być podobnie. Szanowni Państwo, nie rozumiem też, załóżmy, mechanizmu działania pani Ireny Żylickiej, bo jeżeli mieliśmy 33% dofinansowania na budowę boiska, walczyła wtedy, że musimy dołożyć, bo stracimy 33% dofinansowanie. Dzisiaj mamy dofinansowanie w granicach 80%. I retoryka nagle się odmienia. Nie chcemy dołożyć na 20%. Dziękuję. Odniosę się do pytania jeszcze pani radnej Ewy odnośnie tego opisu amortyzacyjnego. Powiem w skrócie, bo to jest tłumaczenie bardzo zawiłe i nie do końca każdy może chce tego słuchać. W każdym razie po stronie dochodów mamy taką samą kwotę zaplanowaną na wydatki i jest to tylko taki czysto techniczny ruch, gdyż te odpisy amortyzacyjne muszą być odbywać się w 3 latach, a samochód zapłaciliśmy w rok. I jakby pani zerknęła sobie na dochody, to ta sama kwota jest po stronie dochodów. Także my wydatku de facto nie ponosimy na to. To jest po prostu tylko z jednej strony będzie sksięgowanie wydatków w opiece i oni to, co sksięgują, te pieniądze oddadzą nam na dochód. Także tutaj, że tak powiem, bilansuje się. Nie wiem, czy na wszystkie pytania pani Ewy odpowiedziałem odnośnie tych kredytów, no bo tak mówiłem, może troszeczkę i w temacie troszeczkę rozszerzałem w pewnym sensie. W każdym bądź razie, no, jeżeli będą następne przetargi, skąd weźmiemy na to pieniądze? No proszę Państwa, skąd weźmiemy? No dochodów nie mamy, no to jak nie mamy dochodów, to możemy tylko
liczyć na to, że Rada wyrazi zgodę na kredyt, jeżeli uzna, że ten poziom dofinansowania jest, zasługuje na to, żeby wziąć kredyt. Proszę Państwa, 1 000 000 złotych kredytu to jest 80 tysięcy rocznie odsetek. Weźmiemy 3 miliony kredytu, mamy 250 tysięcy odsetek, a spłacaliśmy odsetek 60-70 tysięcy rocznie. To też trzeba być świadomym tego, że to nie jest tylko sam kredyt i sama spłata kredytu, tylko również jego obsługa, która musi być z wydatków bieżących, a nie majątkowych. I na obsługę kredytu odsetek nie możemy wziąć. Na obsługę kredytu nie możemy wziąć zadłużenia, tylko musimy zagwarantować z dochodów bieżących, które póki co nam się tak za bardzo nie zwiększają, a koszty sami Państwo wiedzą. Jak poszła energia, jak poszły gaz, proszę Państwa. My mamy problem, czy będzie na świetlicę, na opłacenie gazu, no tudzież inny, bo na razie, na chwilę obecną już na świetliczanki na jesień pieniędzy nie ma. I ostatni miesiąc, w którym będę zatrudniony. Czyli sugeruje Pan, że jednak ten kredyt jest nad wyrost dla nas? Nie sugeruję, że jest nad wyrost. Jest na razie wzięty na tej zasadzie, że to powinniśmy, znaczy sugeruję. Nie chcę też, żeby mi zostało przypisane, że ja już powiedziałem wyrocznie i kredyt będzie się spłacał bez najmniejszego problemu. Bo to też zależy od tego, jaka będzie sytuacja. Może będzie sytuacja, że będziemy w miarę możliwości spłacać, a może będzie taka sytuacja, że trzeba będzie jeszcze szukać oszczędności, bo jak się kredyt weźmie, to już nie ma się zmienić. No właśnie do tego dążę. No w tak. Roku 510 zaplanowana, już na jesień na wydatki bieżące nie ma, tak? Ale nie możemy z kredytu. Ale to są wydatki, których nie możemy ponieść z kredytu. No wiem, no dobrze, no ale spłata kredytu idzie też z wydatków bieżących. No z dochodów naszych. No to dlatego to pytam, że 510 na ten rok jest zaplanowane, plus jeszcze inne wydatki bieżące. No nie za bardzo rozumie Pani teraz pytania. No 510 było zaplanowane w harmonogramie. Dobrze, no ale mówi Pan od razu też, że już nie mamy na przykład na świetliczanki na jesień, tak? No tak, nie mamy, bo proszę Panią... No to przy spłacie za rok 850. Poszły, nie, dlatego nie mamy, że styczeń, luty, marzec poszły tak ceny gazu i prądu, czego nikt nie był w stanie przewidzieć, gdzie rachunki z remizy były 7, 8, 12 tysięcy, w ubiegłym roku były po 2, po 1,5. No to jeżeli 10-krotnie wzrosły nam rachunki na utrzymanie świetlic, jeżeli chodzi o gaz i prąd, no to nikt nie był w stanie tego przewidzieć. My żeśmy w ubiegłym roku przez cały rok nie wydali 50 tysięcy na świetlice, co już jest wydane na chwilę obecną, a jeszcze jesień przed nami. I nawet gdyby nie było świetlic, to musimy utrzymać temperaturę, żeby grzejniki nie pozamarzały, czyli jakieś takie przynajmniej czuwania, no nie? Bardzo proszę Pani Radna, żeby się spojrzeć. Ja jeszcze tak chciałam się odnieść do tej sesji z 28, kiedy głosowaliśmy te 1 100 000 kredytów. I wtedy takie z mojej strony, jeszcze raz przytoczę, padło konkretne pytanie. Czy na dzień dzisiejszy wiadomo, czy w najbliższym czasie potrzebny będzie dodatkowy kredyt? To było przed samym głosowaniem kredytu 1 100 000. To, co odpowiedział wójt, mówiłam. Odpowiem Pani wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, jakie będą nabory i wtedy zobaczymy. A dzisiaj głosujemy 1 100 000. I nikt nie wspomniał wtedy o dodatkowych kredytach, nie przypomniał. Bo przetargi nie były rozstrzygnięte. Nie oczekujcie od nas tu. Ale słuchajcie, no w tej chwili jesteśmy już na takim etapie, że gdyby, nie daj Boże, za miesiąc coś się zdarzyło, coś z oczyszczaniem ścieków, czy inne jakieś nieprzewidziane wydatki, no my jesteśmy postawieni pod ścianą praktycznie. Szanowna Pani, oczyszczanie ścieków ledwo ziepało przez dla ostatnie 16 lat. Jak Pani wie, kończymy modernizację oczyszczania ścieków, a oczyszczanie ścieków będzie posiadała gwarancję, czyli w najbliższym czasie jako tako oczyszczanie będzie na gwarancji. I jeżeli dojdą jakieś niespodzianki w oczyszczalni, to póki co wykonawca będzie musiał je usunąć z gwarancji, jeżeli były one objęte zakresem opracowania. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, tak jak tutaj Pani Przewodnicząca powiedziała, my nie wiemy, jakie kwoty będą poprzetargowe inwestycji, nie wiemy, jakie nabory wniosków jeszcze nas czekają.
i tych rzeczy, tak szczerze mówiąc, nikt nie wie. Nie wiemy, jaka będzie inflacja w najbliższym czasie, może inflacja zacznie spadać i może w końcu dojdziemy do normalności. Ja panie wójcie, jeżeli pan mówi o naborach wniosków, to bym troszeczkę już tak sfolgował i zestopował z tymi twierdzeniami nabory wniosków. Bo nabory wniosków, jak się pojawią za pół roku i dalej będzie dofinansowanie 70%, to też nie idźmy taką matnie, bo jest dofinansowanie i trzeba na siłę zadłużyć gminę. Gmina uważam, że przy tych inwestycjach już jest stosunkowo wystarczająco będzie zadłużona i nie tłumaczmy, że będzie nowy nabór i znowu trzeba nowy kredyt. Bo wie pan, wiele gmin nie przystępuje w ogóle do wniosków, mimo tego dofinansowania, co jest, bo już są tak zadłużone, że... Panie się... skarbniku, nie pomaga pan w tym momencie. Ja się zastanawiam, ja mam kilka jeszcze pomysłów na inwestycje, które jakby był nabór, chciałbym, żeby zostały złożone. I teraz pan mi mówi, że lepiej się nie... Szanowni Państwo, wasza decyzja jest, czy podjąć decyzję o zaciągnięciu kredytu i realizować te drogi na Polski Ład, tudzież drogi powiatowe. To jest tylko wasza... To znaczy tak, szanowni Państwo, ja już ostatnie zdanie. Jak sami Państwo wiecie, większość tego kredytu jest zaciągana na wsparcie finansowe dla samorządu powiatowego, na remont dróg powiatowych, które w ostatnich latach, wiecie Państwo, że nie były remontowane praktycznie od początku, jak powstały. Wiadomo, że te remonty są przewidziane nie na rok, nie na dwa, tylko każdy liczy, że przynajmniej na kolejne 20 lat po tych remontach te drogi będą służyły naszym mieszkańcom. I nie jest to nasze zadanie własne. Czyli zaciągając kredyt na zadania własne, no to uważam, że te zadania powinny być pierwsze w kolejności rozpatrywane. To są zadania powiatowe, aczkolwiek no tak jak tutaj od samego początku chcieliśmy wesprzeć powiat, bo w ten sposób działają inne gminy w naszym powiecie, jak również w innych powiatach. Bo z kim bym nie rozmawiał, czy to będzie powiat kraśnicki, czy lubartowski, czy lubelski, wszędzie jest podobny mechanizm. Czyli wkład własny na zadania powiatowe jest dzielony 50 na 50, czyli 50% samorząd gminny, 50% powiat. I tutaj większość tych środków, no bo prawie 2 miliony złotych jest planowane dla powiatu. I jest planowane na drogi powiatowe, na których naprawdę nam zależy, bo z nich korzystają również wszyscy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja swego czasu, proszę Państwa, robiłem takie zestawienie, ile daliśmy na przestrzeni 10 lat do powiatu, ile dostaliśmy z powiatu. No to daliśmy praktycznie blisko 4 miliony, tam 3600 chyba, czy 3800 rocznie dokładaliśmy po 350 tysięcy, gdzie miało to miejsce kilka lat temu, czyli biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji, można powiedzieć, że to była kwota około pół miliona rocznie, gdybyśmy to przełożyli na sytuację obecną. I wszelkie chodniki, wszelkie drogi, kolonia borów i tak dalej. Robiłem to zestawienie, daliśmy blisko 4 miliony, nie dostawszy od powiatu nic. Teraz dajemy powiedzmy 2 miliony, ale podobno kwotę dostajemy z powiatu, czyli idzie 50-50, pół na pół. Czy to jest dobrze, czy dobrze, to jest, podlega to waszej ocenie, waszej woli głosowania. Ja mówię, jeżeli uważacie, że jesteśmy na takiej sytuacji, że jakby się coś wydarzyło, to już jest tragedia, no to macie prawo nie podejmować uchwały w sprawie kredytów, część inwestycji zmniejszyć, nie musimy wszystko robić, to jest wasza wola. I tyle. W każdym razie ja mówię, że ja już nie będę na przyszłe wnioski i nabory, jeżeli będą nawet z dużym dofinansowaniem, że tak powiem, na zasadzie, że bierzmy dalej, się zadłużajmy, bo to jest droga donikąd. Nie było może takich dofinansowań, jakie są na obecnym poziomie, chociaż do dróg powodziowych były, bo były chyba, jak się nie mylę, 80% dofinansowania. My żeśmy wtedy 20% dawali i kilka dróg takich żeśmy też za poprzedniej kadencji robili. Kredyt to jest ryzyka, proszę Państwa. No, stopy procentowe są tak bardzo wysokie, że myślę, że już wyższe nie będą.
ale obsługa tego jest wyższa i ta spłata, no jeżeli jest wiedza, że na koniec tego roku znowu będzie wsparcie ze strony rządu, przypuszczam, że będzie, ale to przypuszczam, bo wszyscy monitorują, że samorządy już ciągną resztkami sił, no nie tak? Bo wiele samorządów nie przystępuje już do wniosków, nawet gdzie jest to duże dofinansowanie. Mówię, my na razie przystępujemy. Nie wiem, powiat nam daje, nie wiem jaka jest sytuacja powiatu w stosunku do innych, może nie są już zainteresowane dofinansowaniem, bo nie mają na wkład własny. My na razie jeszcze na te kredyty mamy, chociaż słusznie powiedziała pani Ewa, że to jest kredyt na całą przyszłą kadencję. A przyszła kadencja też, jakby przyszła, coś będzie chciała robić, także ja już na te następne wnioski będę bardzo do tego podchodził chłodno, bo niestety w rok, czy w dwa, czy trzy lata też nie zmodernizujemy gminy tak na 100%, bo ją trzeba by zadłużyć na 20, na 25 lat i to też jest droga do nikąd. Tak, no, mnie tak jako radną zastanawia tą promesę na budowę przedszkola w granicach dostaliśmy w połowie czerwca ubiegłego roku. No i czekaliśmy w zasadzie 9 miesięcy na ogłoszenie procedury przetargowej. Czy my nie mogliśmy tego zrobić wcześniej? Gdybyśmy zrobili to wcześniej, może wiedzielibyśmy, ile pieniędzy musimy dołożyć, czy na przykład moglibyśmy iść w drugą stronę, tak jak rozmawialiśmy już na komisji finansów ostatnio, może dałoby się na przykład część inwestycji okroić, no poszukać też tych oszczędności, no bo zakres inwestycji w granicach jest bardzo szeroki. No, nie znam może konkretnie, tak, co tam będziemy dokładnie robić i na czym możemy przeoszczędzić, ale taka moja właśnie jest sugestia, też zastanawiam się, czy gdybyśmy wydatkowali tą inwestycję ze środków własnych, w ogóle zarządzali środkami własnymi, to też byśmy tak szybko zmierzali ku kredytowi, czy byśmy się trochę zastanawiali, czy na przykład inwestycje okroić, czy przetarg ogłosić wcześniej, może później wtedy moglibyśmy ogłosić kolejny przetarg, także nie wiem, taka moja sugestia i tak jak powiedziałam, no właśnie dziwi mnie, że tak czekaliśmy też na ostatnią chwilę i że tutaj tego zakresu inwestycji nie zmieniamy, tylko idziemy w zaparty w kredyt. Szanowna Pani, z wniosek, który składaliśmy, był bardzo dokładnie opisany i zawierał dane liczbowe z projektu budowlanego. I jeżeli chcielibyśmy okroić, wiąże się to z tym, że odstępujemy od tego wniosku całkowicie i możemy co najwyżej wnioskować o zmianę zadania, aczkolwiek nie wiemy, czy wtedy w ogóle dostaniemy jakiekolwiek dofinansowanie na cokolwiek. Dlatego, że to jest równoznaczne, tak jakby odstępujemy od jednego zadania, składamy o kolejne zadanie, dlatego że to już by nie było to samo zadanie. Wniosek obejmuje, tak szczerze mówiąc, minimum niezbędne, jakie musimy zapewnić. Jeżeli założyliśmy, że mają być dwie grupy, czyli te sale są przyjęte o metrażu minimalnym do dzisiejszych wymogów. Pomieszczenia czy sanitarne, czy szatniowe, wszystko to jest powierzchnia minimalna. Tam nawet nie ma jednego pomieszczenia, powiedzmy, które byłoby ponad minimum. To jest wszystko okrojone do niezbędnego minimum. Dziękuję. Ja jeszcze tak nadmienię, czyli rozumiem, że na przykład inne samorządy, które realizują inwestycje z Polskiego Ładu, nagle okazało się, że brakuje im środków i niestety nie mają żadnej alternatywy. Rozumiem, że muszą z projektu zrezygnować. Nie ma żadnej możliwości złożenia korekty na przykład do ministra, do ministerstwa. Nie można okroić inwestycji. Możemy drobne rzeczy, na przykład, nie wiem, zmiany. No tak jak mamy autobus, załóżmy, Szanowni Państwo. Jak założyliśmy skrzynię biegów, załóżmy manualną, to możemy wystąpić z wnioskiem o zmianę na skrzynię biegów automatyczną. Aczkolwiek nie wpływa to ani na kwotę, powiedzmy, bo tutaj nie możemy wnioskować o większą kwotę. Cały czas poruszamy się w tych samych kwotach. Tak samo jest, powiedzmy, no, skoro we wniosku zakładaliśmy budowę przedszkola, w którym mają funkcjonować dwie grupy i świetlica, no to nie możemy teraz zmienić tego, no bo to już będzie całkowicie inny wniosek. Ja rozumiem, no bardziej tutaj chodziło może o zakres praw, czyli na przykład parking zamiast zrobiony z kostki może być zrobiony ze żwiru, tutaj bardziej w tym kierunku bym poszła, tak?
Ja mam to pytanie. Ja mam takie krótkie pytanie. Ja pisałam, jak pisałam tutaj nasze propozycje do budżetu, to między innymi, co leży mi na sercu, to jak wygląda wszystko w Chodru. I tak wniosek pisałam o to, żeby pobudować w Chodru przedszkole w prawdziwego zdarzenia. To chciałam zapytać, jak pan Wójt myśli, ile to kosztowało te 20 milionów w Chodru przedszkole, skoro tam jest przedszkole, gdzie będą dwie sale i no, tam jeszcze jest chyba jakaś sala gimnastyczna dla tych dzieci, te szkoły, rozumiem. Bo to rozumiem, że gdybyśmy chcieli budować przedszkole w Chodru, to musimy na to 20 milionów przekazać. To myślę, że to jest minimum 20 milionów, to jest jedna rzecz, a dwa, że musimy mieć działkę, na której możemy to wybudować. Zapis. Ja tylko bym chciała, żeby jednak wybrzmiało to, co my dokładnie w tych granicach robimy. Bo krążymy między przedszkolem a świetlicą, a faktycznie mamy, troszkę to jest rozbudowane. Tak, bo tam jest... Przedmiot obejmuje realizowanie robót w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikację technicznie wykonania i odbioru robót budowlanych pod nadzorem osób posiadających uprawnienia, w szczególności rozbiórka istniejącego budynku edukacyjno-gospodarczego, budowę budynku przedszkola i świetlicy szkolnej, wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, CO z pompą ciepła, wentylacyjnej oraz elektrycznej z instalacją fotowoltaiczną, wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej, wykonanie systemu alarmowego SSWiN oraz systemu monitoringu zewnętrznego, wykonanie elementów zagospodarowania terenu, czyli parkingu oraz utwardzenia terenu, ogrodzenia, montażu urządzeń placu zabaw z wykonaniem fundamentów, oświetlenia, w tym montaż lamp solarnych, boiska wielofunkcyjnego, wykonanie nawierzchni, ogrodzenia i pił pochwytów, montaż wyposażenia, pielęgnacji istniejącego boiska do piłki nożnej wraz z montażem nowego wyposażenia oraz pił pochwytów, małej architektury, ławki, kosze na śmieci, stojaków rowerowych, zakup wyposażenia pomieszczeń. To jest właśnie ten minimalny zakres. Ten minimalny zakres. Zakres, który był wpisany do wniosku. Którego wniosku nigdy nie było mówione. Właśnie o to nam chodzi. O tym dowiedzieliśmy się z internetu. Na etapie przygotowywania wniosków nie jesteśmy informowani, co dokładnie zawiera. Od początku była mowa o budowie sal przedszkolnych i sali gimnastycznej. No troszkę więcej się znalazło. Ale na uwagę też, proszę Państwa, zasługuje fakt, bo wójt to troszkę niedokładnie wyliczył, mówiąc, że 20% mamy wkładu własnego, my mamy 16% wkładu własnego, 84% mamy dofinansowania, czyli te 700 tysięcy, czy tam 770, proszę Państwa, jeżeli jest, to nie ma moim zdaniem co tak za dużo debatować, tylko trzeba postawić na szale. Czy dobieramy 700, żeby nie stracić 3,5? Czy ale nie wiem, dlaczego mówimy o tej stracie. Mówi się naprawdę w świetle tej inflacji, tych problemów samorządów z przetargami, że wychodzą dużo drożej niż były zaplanowane. No nie do końca ja daję wiarę temu, co Państwo mówią, że jak okroimy, to stracimy dotacje. Nie, bo była mowa o tym, że zmieniły się przepisy na tyle, że można zmieniać nawet przeznaczenie tych środków i na to zgody są dla samorządów. Tak, jeżeli ktoś się trzeba się zmieścić w jakiejś kwocie, którą dostaliśmy z Polskiego Ładu Czystego, ja o tym czytałam, więc ja nie wiem, na ile mam dawać komu teraz wiarę. Że samorządy zmieniają to i dostają na to pieniądze, bo nikt sobie teraz w rządzie nie pozwoli na cofnięcie pieniędzy samorządom, no ludzie. Zgadza się. Wprowadzili możliwość tych zmian, aczkolwiek wniosek trafia do powtórnej oceny. I tak szczerze mówiąc, my odstępując od tego wniosku, jeżeli drugi wniosek nie zostanie pozytywnie oceniony, my nie możemy powrócić do tego wniosku. Dobrze, bo panie tego wójcie, wniosku to już ja nie jeszcze ma. Uczulam na przyszłość, żeby nie ogłaszać sukcesu w mediach, że mamy to, robimy tylko z zewnętrznych środków. Bo to też mogę przytoczyć. Bo to jest nieprawda. Bierzemy kredyt teraz, dobrze, żeby wykonać to i nie wiadomo, czy na to się skończy. Bo wynika, że 16% będzie wkładu własnego. I jeszcze tej dotacji było 2900, 600 tysięcy przełożyliśmy z innego projektu, na co rozumiem nadal nie ma oficjalnych. Z tego samego.
Pani Przewodnicząca, czy ja się już mogę zwolnić, czy są jeszcze jakieś dane? Czy są pytania do Pana Skarbnika odnośnie projektu zmian w budżecie? Nie widzę, może Pan. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Gminy Chodyń z dnia 5 kwietnia 2023 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Chodyń w sprawie wieloletnich prognozów finansowych. Na podstawie stosownych artykułów Rada Gminy Chodyń uchwala się następnie. Paragraf pierwszy. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Chodyń z dnia 14 grudnia 2022 roku, która otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały Rady Gminy Chodyń z dnia 14 grudnia 2022 roku, która otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały Rady Gminy Chodyń z dnia 14 grudnia 2022 roku, która otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Pani Dudziak Ewa. Za. Pan Dudziak Mariusz. Jestem za. Pani Głusiec Anna. Za. Pan Kurczak Sylwester. Za. Pani Agnieszka Mazurkiewicz. Za. Pan Milczek Sławomir. Jestem za. Pani Motyka Aleksandra. Jestem za. Pan Pietraś Sławomir. Za. Pani Rybak Beata. Jestem za. Pani Rzedzicka Irena. Ja nie jestem pewna, wstrzymuję się. Pan Stępniak Bogdan. Część. Za. Pan Baber Mariusz. Za. Pani Żuber Dorota. Za. Pan Gołowik Adam. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Gminy Chodyń uchwałę podjęła. Kolejna uchwała. Uchwała Rady Gminy Chodyń z dnia 5 kwietnia 2023 roku zmieniająca uchwałę Rady Gminy Chodyń z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok. Na podstawie stosownych artykułów Rada Gminy Chodyń uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 1 954 160 zł 95 groszy. Dochody budżetowe po zmianach ustala się w kwocie 50 018 263 zł 65 groszy. Punkt drugi załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Chodyń z dnia 30 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4 195 591 zł 32 grosze. Wydatki budżetowe po zmianach ustala się w kwocie 59 546 190 zł. Punkt czwarty. W załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy Chodyń z dnia 30 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. W załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy Chodyń z dnia 30 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. W załączniku nr 4 do uchwały Rady Gminy Chodyń z dnia 30 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. W załączniku nr 5 do uchwały Rady Gminy Chodyń z dnia 30 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf piąty. W załączniku nr 6 do uchwały Rady Gminy Chodyń z dnia 30 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf szósty. Kwota planowanego deficytu po zmianach wynosi 9 508 000. Co to jest za kwota? Bo nie wiem. Jest jeszcze Pan skarbnik? 95 czy 9 milionów? No nie, bo to jest 4 cyfry. Nie, wydaje się, że 9 milionów, tylko nie wiem, co, która cyfra jest niepotrzebna. A jedna na koniec. Źródła pokrycia deficytu wykazane są w załączniku nr 3, a więc 9 527 926 527 i 35 groszy, przeczytałam zgodnie z załącznikiem nr 3. Bez tej ustanki, proszę Państwa, tu macie materiał. Paragraf 7. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 56 000 zł.
Już żeśmy doszli. Tak samo. Już żeśmy doszli, bo za dużo cyfr się drukowało. Ale zgodnie z łącznikiem numer 3, więc przechodzimy do głosowania. Pani Dudziak Ewa. Za. Pan Dudziak Mariusz. Za. Pani Kusiec Anna. Za. Pan Kurczak Sylwester. Za. Pani Mazurkiewicz Agnieszka. Za. Pan Milczak Sławomir. Jestem za. Pani Motyka Aleksandra. Jestem za. Pan Pietraś Sławomir. Za. Pani Rybak Beata. Za. Pani Żydzicka Irena. Ja się wstrzymuję, bo przyjemnie. Pan Stępniak Bogdan. Za. Pan Wawer Mariusz. Za. Pani Żubert Dorota. Za. Pan Głowik Adam. Za. Stwierdzam, że Rada Budżetowa uchwałę podjęła. Proszę Państwa, kolejne uchwały to uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Chodel. Projekt uchwały otrzymali Państwo w materiałach do sesji, jest troszkę długi. Podaruję sobie czytanie, czy w związku z tym projektem uchwał, z którym Państwo się zapoznali, są jakieś pytania? Ja chciałam zapytać, czy to są wytyczne krajowe, czy to są tylko nasze ustalenia? Bardzo proszę. Z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku wynika, iż Rada Gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na wytyczne czystości. To wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Czyli to jest dostosowanie. Wskazania do ustalenia tej uchwały są? Czy to gminne są ustalenia, tylko gminne? Nie, no to jest na podstawie... musi być to zgodne z ustawą i jest analogiczne do uchwał, jakie obowiązują w sąsiednich gminach. Z wszelkimi różnymi rozporządzeniami odnośnie danych technicznych i tak dalej, jakie powinny te ci przedsiębiorcy spełniać. Pytam dlatego, że to jest tak dla mnie trochę mocno skomplikowane i mi się wydaje, że to jest duże utrudnienie, jeśli idzie o przedsiębiorców. Nawet w tej drugiej części, gdzie dokument trzeba trzymać przez 2 lata dowozu, to znaczy dokument opróżnienia tam zbiorników, no uważam, że to jest dość długi czas, no naprawdę tak się okłada tych ludzi na dole coraz nowymi obowiązkami, ile tego, no chciałam dopytać, jak to ale faktycznie. Ale chciałam tylko zmieniać ustawę o utrzymaniu czystości i porządku i naprawdę nakłada na gminy obowiązek kontroli tych rachunków i tak dalej, to wszystko wynika z ustawy. I wszystkie inne gminy również dostosowują swoje przepisy prawa miejscowego do ustawy. Czyli ten termin nawet, o którym mówi pani Irena Żydzicka, 2-letni, to jest wymóg też wynikający z przepisów wyższych, tak? Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Pani Dudziak Ewa. Za. Pan Dudziak Mariusz. Za. Pani Gusiec Anna. Za. Pan Kurczak Sylwester. Za. Pani Mazurkiewicz Agnieszka. Pan Milczak Sławomir. Za. Pani Motyka Aleksandra. Za. Pan Pietraś Sławomir. Za. Pani Rybak Beata. Za. Pani Żydzicka Irena. Za. Pan Stępniak Bogdan. Za. Pan Wawer Mariusz. Za. Pani Żubert Dorota. Za. Pan Głowik Adam. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy Chodel uchwałę podjęła. I ostatnia na dzisiaj zaplanowana uchwała. Uchwała Rady Gminy Chodel w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych na podstawie stosownych artykułów. Rada Gminy Chodel uchwala, co następuje. Określa się inny niż określony w artykule 6 punkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sposób udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych oraz osadów ściekowych przydomowych wyczyszczalni ścieków. Udokumentowanie wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych oraz osadów przydomowych oczyszczalni ścieków może nastąpić poprzez
okazanie rachunków, faktur VAT, paragonów lub dowodów wykonania usługi wystawionych każdorazowo po jej wykonaniu przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie wójta gminy Chodel na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub okazanie potwierdzenia odbioru nieczystości ciekłych i odpadów ściekowych przez stację zlewną. Paragraf trzeci. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania dowodów uiszczania opłat za usługi wynikających z paragrafu drugiego przez okres 2 lat. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chodel. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Czy są pytania do projektu tej uchwały? Rozumiem, że nie ma. Możemy przejść do głosowania. Pani Dudziak Ewa. Za. Pan Dudziak Mariusz. Za. Pani Gusiec Anna. Za. Pan Burczak Sylwester. Za. Pani Mazurkiewicz Agnieszka. Za. Pan Mikołaj Sławomir. Za. Pani Motyka Aleksandra. Za. Pan Pietraj Sławomir. Za. Pani Rybak Beata. Za. Pani Żywicka Irena. Za. Pan Stępniak Bogdan. Za. Pan Baber Mariusz. Za. Pani Żuber Dorota. Za. Pan Gołowik Adam. Za. Stwierdzam, że Rada Gminy Chodel uchwałę podjęła. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy punkt 5 naszego porządku obrad. Przechodzimy zatem do punktu 6. Zgłaszanie wniosków, interpelacji i zapytań, udzielanie odpowiedzi. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeszcze chwilę. Ja mam pytanie do Pani Sekretarz. Chciałam zapytać, dlaczego od czerwca ubiegłego roku nie są opublikowane interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje? Są. Jeśli jest interpelacja, to jest w zakładce interpelacja, a jeśli jest to wniosek, to jest w zakładce wniosek. Ale ja rozumiem, na podstawie czego Państwo oceniacie, czy coś jest interpelacja, a coś jest wnioskiem? Na podstawie treści. Ale ustawa nie określa, co ma być treścią interpelacji. Ja nie wiem, my poszliśmy tutaj w jakiś kuriozum. I nie wiem, no ja ostatnio zadałam interpelację. Oceniam, że sprawy, o których pisałam, są ważne dla mieszkańców, bo wielokrotnie o to prosili mnie mieszkańcy. A Państwo z jakiegoś powodu uważacie, że to jest wniosek, a nie interpelacja. Nie rozumiem tego. No bo bardzo proszę, żeby były nasze interpelacje, które my nazywamy interpelacjami, publikowane w interpelacjach. Ustawa o samorządzie gminnym mówi, że interpelacja i zapytanie. Co to jest interpelacja i zapytanie? Interpelacja, nie mam tutaj przed sobą ustawy, ale to jest zapytanie w ważnych sprawach dla gminy, ale są wszystko zapytania. A Państwo są wnioski. Jeżeli ja proszę o zasypanie dołów po raz trzeci czy czwarty na ulicy Kościelnej i o wycięcie tych konarów na tej Godowskiej też po raz któryś, i o to prosiło mnie naprawdę mnóstwo mieszkańców. Nie wiem, o Kościelną to mnie może z 15 osób zaczepiało. To ja nie wiem, dlaczego Państwo uznajecie, że to nie jest interpelacja, tylko uznajecie Państwo, że to jest zapytanie. Mieszkańcy mają różne problemy, większe bądź mniejsze. I wydaje mi się, że Państwo nie możecie tego tak szufladkować, bo tak sobie uznaliście, to jest interpelacja, a tak sobie uznaliście, że to nie jest interpelacja. To jest wniosek o zrobienie czegoś i to jest wykład skargi wniosku. Ale proszę powiedzieć, czym będzie interpelacja dla Państwa. Przykład mi dać, bo ja już nie rozumiem tego. Ja czytałam interpelacje wojewódzkie, rady wojewódzkich, przeróżne. O udostępnienie danych, naprawdę proste bardzo rzeczy i nigdy nie było to kwestionowane, że taka prośba, nie wiem, o zamontowanie czegokolwiek przy drodze, że to nie jest interpelacja, a Państwo stworzyliście tu jakieś kuriozum, że interpelacja to jest wnioskiem, więc ja nie wiem, o co muszę poprosić. Proszę o pobudowanie przedszkola nowego w Chodlu. Czy uznacie Państwo, że to jest interpelacja, czy to jest wniosek? Wniosek, a to, że interpelacja jest to krótkie, zwięzłe zapytanie. Nie wiem, może trzeba do wojewody się zwrócić z zapytaniem, czy to są interpelacje, to może ja będę pisać dłużej, napiszę na dwie strony, że doły są takie, jest ich tyle, opiszę Państwu i Państwo uznacie na przykład, że to jest interpelacja. Bo mnóstwo jest interpelacji zamieszczanych na stronie, którzy radni zgłaszali. Na przykład o zamontowanie lustra, pamiętam radna kiedyś pisała. Przykład. I była to interpelacja dla Państwa. Teraz nagle to nie są interpelacje, więc ja tego nie rozumiem, naprawdę.
Faktycznie myślę, że mieszkańcom jest łatwiej trafić na interpelację radnych w zakładce interpelacji radnych. Jeżeli chodzi o skargi, wnioski i petycje w tej zakładce, powinni się znajdować tam skargi, wnioski i petycje mieszkańców, które są kierowane do komisji skarg, wniosków i petycji, a nie radnych interpelacji. Po prostu. Tak było najprościej, przejrzyściej, a faktycznie ma się wrażenie, że próbujecie Państwo poukrywać pewne rzeczy. Niepotrzebnie. No niepotrzebnie. Można? I zagmatwać poszukiwania. Tak, bardzo proszę. Czy został już zakupiony uczeń? Czy jeszcze nie, tak? Czy jeszcze jakieś wnioski? Proszę Państwa, w tym punkcie pozwolę sobie przytoczyć protokół, znaczy może nie cały protokół, ale odbyło się posiedzenie właśnie skarg, wniosków i petycji. Ale tu się pan... Ale przepraszam, na razie jesteśmy jeszcze na posiedzeniu Rady Gminy Hotel. Ja wiem, w którym momencie udzielić głosu mieszkańcom, dobrze? Tak, patrzę, że już któryś raz podnosi rękę. No ale to nie możemy, bo ja pytałam na początku, czy chcą zabrać głos panowie. Mamy też swój harmonogram przeprowadzenia posiedzenia Rady. Można byłoby ich puścić już poczekam. Szanowni Państwo, my jak byliśmy gości na sesji Rady Powiatu, czekaliśmy do samego końca i nikt nie dopuścił nas do głosu. Poza tym mówię, no jeżeli Pan powiedział, że przyjdzie jako wolny słuchacz, to chce wysłuchać do końca chyba naszej sesji. Dajmy możliwość wysłuchania mieszkańcom do końca naszej sesji. Mogę kontynuować, Panie Paweł? Proszę bardzo. Płynął wniosek mieszkańców, właśnie mieszkańców podpisany przez grupę mieszkańców o zainstalowanie 3 latarń solarnych na ulicy Polnej. Odbyła się w tej sprawie komisja skarg, wniosków i petycji. Zgodnie z protokołem tej komisji, komisja rekomenduje pozytywne rozpatrzenie podania mieszkańców. W komisji uczestniczy, z tego co widzę, również Pan Wójt. Przewidywany termin realizacji inwestycji, nie wiem, on był ustalany, Panie Wójcie, również z Panem, dyskutowany, połowa 2023 roku. W każdym razie komisja nie jest władna do podejmowania decyzji w imieniu całej Rady. Może jedynie składać rekomendacje co do rozpatrzenia skarg, wniosków i petycji. Dlatego chciałabym w tym miejscu zapytać również Państwa Radnych o ustosunkowanie się do tej rekomendacji i ewentualnie nasze stanowisko będzie otwierało drogę postępowania dla wójta. Co Państwo na to, proszę Państwa? Zamontowanie 3 latarni solarnych na ulicy Polnej. Po zapoznaniu się z ofertami firm przygotowanych przez młodszego inspektora do spraw inwestycji Damiana Pietronia, członkowie komisji pozytywnie rekomendują pozytywne rozpatrzenie podania mieszkańców ulicy Polnej. Koszt wykonania jednej latarni solarnej to około 30 tysięcy złotych, czy tak? Pana Damiana. Więc bardzo bym chciała, żeby Rada zajęła stanowisko w tej sprawie, bo musimy odpowiedzieć na taki wniosek mieszkańców. Ja chciałem zapytać, bo może nie dosłyszałem. 30 tysięcy jedna lata? No tak chyba wynika z informacji, które uzyskała komisja, kto z Państwa, tak? A z czego ta lampa jest? Solarna. Nie wiem. Nie trzy, tylko jedna. A dlaczego taka kwota, Panie? W zależności tam było od wysokości takiej lampy. No, szanowni Państwo, czy ja mam wpływ na to, co jest na rynku i co oferenci proponują? No musi być to lampa, która spełni wszystkie wymogi techniczne. No można sobie przejrzeć oferty lamp solarnych na internecie, zobaczyć jakie są kwoty. No dobrze, chodzi już o szczegóły techniczne. Czy mamy tak samo zmiennie, czy? A Polna, gdzie będziemy, jest? Właśnie, nie, gdzie jest? Myślę, że tam w którym miejscu jeszcze? Przepraszam, w którym miejscu? Pod ulica Polna. A właśnie, może sobie... Tutaj, to jest ta ulica pomiędzy domem seniora, czy chodzi tam jest ta ulica. Bardzo proszę, przegłosujemy to stanowisko przez podniesienie ręki, dobrze? Kto z Państwa jest za przyjęciem rekomendacji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, czyli za pozytywnym rozpatrzeniem prośby mieszkańców Hotland?
To jest nieprzeanalizowane, nie wiem, ile to jest. Ale jest pani za, czy nie? To już nie nas przeanalizuje, że pan pójdzie odmówi mieszkańców. Radni są za. Nie, no, szanowni państwo, no na pewno to się odbędzie tak, że będzie to musiało być w drugiej połowie roku zaplanowane w budżecie. No i jeżeli państwo będą za zmianami w budżecie, no to jak najbardziej będzie ta inwestycja realizowana. No wiadomo, że bez zmiany w budżecie tej inwestycji nie da się zrealizować. Czyli dzisiejsze głosowanie to jest tak jakby nad zasadnością ustawienia tej lampy. Też na komisji odbyła się Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, proszę państwa. I zastanawialiśmy się na niej w związku ze śmiercią pana Piotra Wysockiego, związanego z naszą gminą, aktora, nad jakąś formą upamiętnienia jego osoby w naszej gminie. Zapoznaliśmy się podczas tej komisji z projektem imprez kulturalno-sportowych na ten rok, przedstawionych przez Gminny Ośrodek Kultury i pana wójta. Jednym z punktów przedstawionych, realizowanych najprawdopodobniej w kwietniu jest program artystyczny z okazji, nie, przepraszam, mały konkurs recytatorski w kwietniu. Padła propozycja, żeby również ten, żeby ten konkurs był takim upamiętnieniem osoby pana Piotra Wysockiego. Była to okazja do przygotowania krótkiej biografii aktora i przybliżenia jego osoby chociażby młodszym mieszkańcom naszej gminy. A druga propozycja, która padła, to był projekt wykonania na placu przy szkole takiej ławeczki, tam mamy takie jedno fajne drzewo, duże, rozłożone do klon wielobocznej i faktycznie na tej ławeczce zamontowanie tablicy jakiejś krótkiej informacyjnej, pamiątkowej na temat odnośnie pana Piotra Wysockiego. To były propozycje, które padły na Komisji Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych, tak? Czy państwo radni mieliby inne propozycje, albo chcieliby się ustosunkować w ogóle do tego tematu upamiętnienia osoby pana Piotra Wysockiego? Jak się odnosić, bo nie znam. Znaczy ja się odniosę jako mieszkanka Czernica, że jak najbardziej wybieram, uważam, że i cała inicjatywa jest jak najbardziej zasadna. I proszę państwa radnych o wsparcie pomysłu pani przewodniczącej. Zatem proponuję stanowisko przyjmijmy. Tak jak w przypadku wniosku mieszkańców proponuję właśnie może przyjmijmy. Ja nie jeszcze mogę, bo ja tak sobie myślałam o tym w domu. I ja w ogóle nie neguję tego pomysłu, bo na komisji też byłam za, żeby jakoś upamiętnić. Ale z drugiej strony rzecz biorąc, no pan Wysocki wykonywał tylko swój zawód. On nie był osobą jakąś różniącą się od zawodu lekarza czy jakiegoś innego zawodu. Zwłaszcza, że on nie pracował tak naprawdę, ani nie pochodził z naszej gminy, ani nie pracował na terenie naszej gminy. To znaczy, ja tylko się dzielę wątpliwościami, nie mam nic przeciwko, absolutnie. No i czy może trochę tak nie podnieśliśmy poprzeczki za wysoko? No bo w końcu, no, czym on się zasłużył tak naprawdę dla gminy Chodel? Ja znam tego pana z racji tej, że wcześniej mieszkał na Usinach, nawet go znam osobiście. No ale to nie zmienia tych moich wątpliwości. Głosujmy. Ktoś jeszcze? Jaki koszt jest było leczki? No jeszcze nie zrobimy. Zależy, kto zrobi.
będzie więcej. Pana to tam jak składali te placy, to było około 300 tysięcy, tak? Słuchajcie, nie wiem, może 15, może 10. Ja też się operuję, że on tak nie zrobi. Nic tego nie jest. Ale tylko możemy zrobić. Agnieszka. Ta ławeczka była planowana faktycznie już wcześniej, bo po prostu byłoby to połączenie, no i funkcjonalność. A ta ławeczka była gdzie wystała, to będzie tania. Przy szkole w Chorzowie. Przy szkole, no i szanowni państwo, no myślę, że nie będzie to ławeczka poświęcona tylko i wyłącznie panu Piotrowi Wysockiemu. No sobie chcielibyśmy, powiedzmy, na każdym boku tej ławeczki upamiętnić kogoś, który zasłużył się tutaj dla miejscowości Kodem, czy dla gminy Kodem. Przede wszystkim no myślę, że jeden bok należałoby poświęcić Piotrowi Ścigiennemu, jeden bok Janowi Pawłowi drugiemu. Może ciszej troszkę, bo... I tutaj jeszcze przemyśleć, kto ewentualnie później na pozostałych bokach mógłby się znaleźć, jak już ta ławeczka powstanie. Aczkolwiek no to jest tylko taki na razie pomysł, a wiadomo, że jak to wyjdzie, to będziemy widzieć. Także proszę, pani się z przewodniczącą. Jeszcze ja chciałabym zabrać głos jako przewodnicząca Komisji Oświaty, z którą się dzielimy takimi swoimi przemyśleniami. Ja oczywiście poprę tą inicjatywę pani przewodniczącej, bo znałam również osobiście, byłam na narodowym czytaniu i bez wątpienia to człowiek, który się niesamowitym talentem wyróżniał. Ja byłam pod wrażeniem niesamowitej dykcji i biorąc pod uwagę czasy, w których uczęszczał do szkoły filmowej i teatralnej, sam ten przedział pracowy wskazuje na to, że tylko zdolni ludzie wyróżniający się jakimś tam talentem mogli się dostać do takiej szkoły. I oczywiście słuchając, obserwując, uczestnicząc w różnych uroczystościach, śmiem stwierdzić, że rzeczywiście tak było. Ja mam takie pytanie, może mogę mi odpowiedzieć. W jaki sposób się pan Wysocki zasłużył na to, jak mi chodę, jeżeli mogłabym wiedzieć? Tylko takie konkretne, żebym prosiła. Bo nie znam wielka. Ale ja tutaj nie powiedziałam. Ale chciałabym o takie przybliżenie, prawda? W kierunku nie chodę lokalnie, prawda? Ale ja tutaj nie powiedziałam o zasłużeniu żadnym. To jest upamiętnienie. To jest upamiętnienie, a ja nie mówię o zasłużach. Ale czy pan był mieszkańcem? No poproszę o tak. No mieszkańcem był. Tak, mieszkańcem był. Całe życie mieszkał, rozumiem, tutaj w Osinach. Ale ja myślę, że akurat w mojej ocenie, ja nie narzucam tego. Ale nie, ja pytam. To nie jest narzut, jakiś narzut. Tylko nie, on chyba nie mieszkał. No to możemy odpowiedzieć, co to kiedy nawet... mieszkał? Po prostu nie jest narzut, nie pytam. Szanowni państwo, około 23 lat wynajmował dom na Trzcińcu, mieszkał na Trzcińcu, wcześniej z małżonką pomieszkiwali na Osinach. No, był to dom letniskowy, można powiedzieć. Ja biorę pod uwagę, oczywiście to jest moja taka, moje takie odczucie. Tutaj jest, tak jest. I ja podpisałam swoich takich, nikogo tutaj nie nazwałem, ale ja to, że myślę, że już... Państwo, troszkę tak jak z nadawaniem imienia patrona Zamrzeski. No słuchajcie, czy znamy osobiście, czy są związani osobiście? Nie zawsze. No właśnie, słuchajcie, osoba, która jest gdzieś rozpoznawalna była, to, że nie znamy, nie znają jej wszyscy osobiście, ale jednak zasługi i dla kultury, odznaczona przez wojewodę lubelskiego również krzyżem, no to naprawdę osoba, która w jakiś sposób związana, bo mieszkała w Chodniu, uczestniczyła w życiu kulturalnym sołectwa również. Pani przewodnicząca, ja tego nie podważam, tylko... Ale ja też nie mówię, że pani podważa. No. Zadałam pytanie, jeżeli mogę powiedzieć o swoich odczuciach. Dla mnie rażące jest to, że może mi pani powiedzieć, ile w końcu wychodzi na tę ławeczkę, jaki koszt jest? Nie wiem, zajmujemy stanowisko, jeżeli koszt tak, będzie to... Mówię o swoich odczuciach, że dla mnie jest rażące, że na takie stowarzyszenia, nie stowarzyszenia,
grupę kombatantów, na przykład jest ciężko nieraz jakiekolwiek fundusze uzyskać tutaj z terenu gminy Chodel, jak najbardziej. Nie mówię, że jestem przeciwna, tylko to mnie razi i tyle. To są moje odczucia, mam prawo do nich, prawda? No oczywiście, nikt nie reaguje. No dlatego. Otworzyłam dyskusję, nie każdy jestem przeciwna. Się może wypowiedzieć. To może, nie wiem, w takim razie zajmij w ogóle stanowisko, czy jest sens upamiętnić i jakoś zaznaczyć obecność tego człowieka w życiu naszej, naszej społeczności, w naszej gminie. Dobrze, odczytuję, Szanowni Państwo. Radna, Pani Radna Ewa Dudziak. Za. Pan Mariusz Dudziak. Za. No to Mariusz, jeżeli nie masz stanowiska. Po prostu nie róbmy z tego zamiarki. Anna Gusiec. Za. Sylwester Kurczak. Za. Mazurkiewicz Agnieszka. Za. Milczak Sławomir. Za. Motyka Aleksandra. Jestem za. Pietrze Sławomir. Za. Ja jestem za. Irena Żydzicka. Za. Bogdan Sternia. Wszyscy upamiętnieni, co mi to przeszkadza. Czas też upamiętnieni. Wyszedł. Nie masz. Żeby było tyle kontur, żeby nie obecnie. Mariusz Wawer. Za. Dorota Żubert. Za. Adam Gołofik. Za. Dziękuję bardzo. Wszystko za. Dziękuję. Ja jeszcze w tym punkcie chciałabym niezmiennie ponowić prośbę o wykonanie dwóch gwiazdów na ulicy Strażackiej i pozostałych dwóch gwiazdów, które nie zostały wykonane, które zostały utwardzone w ramach prac przy chodniku. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Ja jeszcze chciałam ponowić Pani prośbę, przepraszam, Przewodniczącej, o wyremontowanie pomnika Piłsudskiego, żebyśmy wyszli do tego tematu. Interpelacja była składana, odpowiedź, że była możliwość środków będzie wykonana, mam nadzieję, że będzie. Miejmy nadzieję, że będzie. W tym miejscu bardzo proszę, który z Panów chce zabrać głos? Ja. Bardzo proszę. Dlaczego protokoły z odbioru boiska nie są do informacji publicznej udostępniane? Jedno, a drugie, skargi i wnioski tak samo nie są udostępniane. To są przebierane i które lepsze, co się Wam opłacają, są udostępniane na stronie. Rozumiem, że Pan składał jakąś skargę, wniosek, tak? Znajomi składali, wnioski też składałem, nie widać ich na stronie. Okay. A one w ogóle nie trafiły do... Właśnie mówię, że do mnie... Gmina odebrała, a do tej pory nie są publikowane. A ma Pan kopię, żeby nam na przykład przedstawić? Mam. A da nam Pan dzisiaj do pokazania? Do pokazania? Ze sobą nie wziąłem teraz. Uprosilibyśmy. Jutro Wam na tym pokażę. Dobrze, dobra. Dziękuję. Ja mam pytanie, a z czego wynika, że te dokumenty mamy publikować na stronie gminy? Dlaczego mają być nie opublikowane? Może Pani to odpowiedzieć? No, idąc z tym tropem, no to każdy dokument, który wpływa do gminy, musielibyśmy publikować na stronie. Nie ludzie wiedzą, co się w gminie może dzieje. No, ale to, na co pieniądze są przekazywane? To jest nierealne, każdy dokument publikować na stronie. No, dlaczego nie jest realne? Publikujemy te, które wymaga tego ustawa. Czyli rozumiem, że protokoły z odbioru boiska nie są publikowane nie na stronie. Tak? No żadne protokoły, żadne inwestycje nie są publikowane na stronie. Ale może mieszkaniec przyjść. Ale wynika to, no właśnie. Czy może przyjść mieszkaniec dlatego, poprosić? Dlatego, że jest to informacja wewnętrzna, czy jest to... Czy wnioskując o dostęp do informacji publicznej, każdy może zawnioskować, tak jak Pan to uczynił dzisiaj i Pan otrzyma. Aha. Ale to znikąd nie wynika, żeby każdy dokument musimy publikować na stronie gminy, no bo byśmy w paranoję jakoś wpadły. Bo dla Pana jest to ważne, dla kogoś innego będą inne jakieś protokoły ważne z innych czynności, no to jest nierealne. Pieniądze ze wspólnoty są przekazane na blisko i nie wiadomo na co. Na jakieś kamery i jeszcze na płot, który nie wiadomo ile będzie kosztował. Pieniądze ze wspólnoty nie były na to przekazane. A na co? Ogólnie na budowę drogi. Wójt mówił na zebraniu wspólnoty, że będą kamery i płot. No i to jest przyjęte. A co jak do tej pory to jest bagno na tym boisku? I to jest przyjęte w planie budżetu na ten rok. Jest przyjęte, ale to było przeznaczone ze środków własnej gminy z tego roku przez radę wprowadzone do inwestycji. A pieniądze ze wspólnoty zostały... Na co przekazane? Możemy Pani powiedzieć? Ogólnie na budowę boiska. Czy na to, gdzie te protokoły są? Dlaczego one są publikowane? To
jeżeli mówię, jeżeli pan wójt odpowiada, że nie są w ogóle protokoły, ale jest do nich dostęp, to naprawdę spełniamy wszelkie wymogi przejrzystości i jawności informacji publicznej. No taki ma się obowiązek. No dlatego mówię, że ma pan dostęp do takiej informacji, jak i każdy mieszkaniec, jeżeli wystąpi o dostęp do informacji publicznej. Dobrze, jeżeli rozumiem. Nie jest to informacja, która z przepisów wynika, że jest informacją tajną, no to dostanie pan dostęp do takiej informacji. To nie jest tajemnica skarbowa. Ja nie wiem, ja tego nie rozsądzam, bo ja się... Niech pani doczyta, jak pani nie wie. Niech pan doczyta, jaki ma pan dostęp do informacji. Czy jeszcze pan Świrzek chciałby zabrać głos? Bardzo tak, proszę. Tak, sobie tak, czy w Jeżowie będą mogły dzieci się bawić na placu zabaw? A jaki jest problem? A jaki? Był problem, jest i dalej jest. Tam osiedlił pan wójt koło gospodyń, zrobił im restaurację. Oni tam sobie mają światło, gaz, rządzą, dzieci nie mają dostępu, były przeganiane, ciepło się robi, to nawet na plac nie pójdą, bo są panie z koła gospodyń i pani sołtys na czele, nikt, żadne dziecko tam nie ma. Ja już panu mówiłem, córka mówiła, już od dawna i cicho jest na ten temat. To czyje to jest? Szanowni czy państwo, no plac zabaw jest ogólnie dostępny. No, panie, plac nie zabaw pan nie jest zamknięty. Palona i niepoważnego człowieka, bo pani się zachowuje niewłaściwie. To jest dla koła gospody. Dlaczego wyganiają dzieci? To pana ludzie. Zresztą, że jak się chwalą, że u pana, jak się dziecko urodziło, to tam wypieki robimy dla pana i pana za kawałek ciasta i broni teraz. Panie Śmiszek, dobrze, czy faktycznie było, miało miejsce tego, że dzieci są przeganiane z placu zabaw w Jeżowie? Tak, tak, to dziecko może pójść w każdej porze. No otwarte, bramy tam nie ma, dostępne jest ogólnie, faktycznie. No to co, dzieci były przeganiane i tam dzieci odbiły się, nie pójdą. Dokąd będzie koło gospodyń rządziło tam, będą przebywać te panie, to nie, tylko oczywiście bardzo nie wszyscy. Cztery się zebrały i rządzą. Z panią są tu na czele. Dobra, do pana Wysockiego. No znam też tego pana Wysockiego. Co on tu zrobił takiego przychylnego? To jego upamiętnić. A jak się grobie żołnierzy Armii Krajowej są oddali życie, zginęli, to ich się wyrzuca. Tak, z głowy. Bo się to nie opłaca. To już nie warto, bo to już bandyty, złodzieje. Gdzie złodziei szukać, to nie będę się wypowiadać. Teraz te 500 tysięcy złotych na kościół? To jak, w ciągu roku, czy to na jakiś to... Na zabytki, na remont. To jest dofinansowane. No. Kościół powinien był tutaj płacić, podatki, a nie dla nich. A coś jeszcze? A nie dla nich. Kościół to jest fabryka gminy. My wystąpiliśmy z dotacją. O dotację, czyli to dotacja nie jest spływana z budżetu gminy. To są środki zewnętrzne. No jeżeli możemy je pozyskać, to czego mamy ich przekazać kościołowi? Przerwa. Proszę Państwa, słuchajcie, miesiąc temu byłem na poprzednie tłumcze z ludźmi. Panie Świrzek, ale ma pan pytania, czy to radę? Każdy ma prawo do swojej wizji. Bardzo proszę, żeby... Jeżeli ma pan do radnych w sprawie gminy pytania, to bardzo proszę. No czy będzie, no, dzieci mogły się dzieli bawić? No, dzieci mogą się bawić. Dzieci mogą się bawić. Naprawdę. Ale czy pani do pani dociera, dokąd będą te panie z koła gospodyń, tam dzieci nie przyjdą? Ale panie z koła gospodyń wiejskich są tak samo mieszkańcami gminy Chodel, jak i dzieci. No musimy jakoś pogodzić również... Z paniami co z koła gospodyń, jak ja już kiedyś byłem... A to jest byłem, pana opinia, jakie są te panie, czy nie są. Jak, dlaczego ten, jak ja powiesiłem plakat, no wydał go z gazety, jaki dziennikarz to przekazał, pod gminną, gdzie w Jeżowie u pani sołtys w gablocie, dlaczego pani Gajowiakowa zerwała to?
Nie wiem, niech pan zapyta pani Gajewiakowa. No to jak to tak rządzić, pan rządzić i ona... Ale jak rządzić? No, no jeżeli ma pan, złapał pan za rękę, że zerwała, no to może pan do niej mieć pretensje, a nie do nas. No przecież my nie jesteśmy policją, ani strachu, żeby roz... ten. Jeżeli uważa pan, że jest to czyn karalny, powinien pan zadzwonić na policję, no ale nie chodzić tutaj do nas. Ale słuchajcie, słyszysz, u nas w Świdnu też jest jeden dom, jest dom seniora, jest koło gospodyń i jest dzieci ślady, w jednym budynku. Nie ma takich kilku pań, no to trzeba tam z nimi się dogadać, no bo jest. No to dogadaj się. Jest i plac zabaw, jest i świetlica, jest i telewizor, no i piłkarzyki. I panie mają wolne i dom seniora jest w jednym pomieszczeniu. Plac zabaw w gminie Chodel są placami ogólnodostępnymi i nikt nie ma prawa wprowadzać zakazu wchodzenia dzieci na plac zabaw. Bardzo proszę, kończymy. Czy jeszcze państwo radni jakby sprawie zabrać głos? Nie widzę, więc zgodnie, znaczy w związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam obrady sesji Rady Gminy Chodel. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja bym prosił.